witam w drugim odcinku z serii Zmieniam styl Ekipowiczów. Dzisiaj zmienię styl, słuchajcie, Olka z Twoje 5 minut. Będzie to, myślę, nie lada wyzwanie, ponieważ Olek ma taki specyficzny styl. Ubiera on się i w męskie ubrania, i w damskie ubrania, więc naprawdę to jest skomplikowane. I oczywiście mam sobie koło fortuny na telefonie, na którym będę losować utrudnienia. Pierwsza stylówka, myślę, że zaczniemy na spokojnie. Stylówka na co dzień i utrudnienie to... O nie! Tylko rozmiar XL. Stylówka na co dzień oversize. Dobra, zaraz będę kontynuowała zakupy, ale zanim to chcę Wam sprzedać jednego protipa. No właśnie, zakupy. Każdy je robi. Czy to na poprawę humoru, czy po prostu codzienne, zwykłe zakupy. Ja sama ostatnio musiałam się zaopatrzyć w nowe ubrania na trasę koncertową i fajnie jest robić te po prostu zakupy online, a jeszcze fajnie jest na nich przyoszczędzić. I czy wiecie, że istnieje sposób, aby otrzymać zwrot pieniędzy za każdy zakup online? No dobra, pewnie o tym już słyszeliście, ale teraz można odzyskać aż 9-krotny zwrot pieniędzy od wydanej kwoty. Otóż to serwis cashback, który umożliwia zwrot części wydanych pieniędzy. I są to realne pieniądze, nie bon czy zniżka, realne pieniądze, które dostaniecie na konto bankowe bądź na PayPal. A teraz możliwe jest zaoszczędzenie jeszcze więcej, ponieważ Letyshop zwiększa podstawową stawkę od 5 do 10 razy. A codziennie pojawiają się gorące nowe oferty, więc polecam śledzić. No i tutaj przejdźmy do urodzin Letyshop, ponieważ tutaj można zgarnąć znowu jeszcze więcej cashbacku. 29 maja świętujemy 9 urodziny Letyshop i w ramach tego wyjątkowego wydarzenia Letyshop przygotowało specjalne oferty dla użytkowników. Od 29 maja do 11 czerwca trwać będzie świąteczna promocja gorących cashbacków w wybranych sklepach takich jak AliExpress, Allegro, Modivo, eObuwie, Decathlon, MediaMarkt i inne. Można tam zdobyć nawet 3-krotną, 4-krotną, a nawet 9-krotną podwyżkę cashbacku. Tutaj chciałabym Wam opowiedzieć o cashbacku ze sklepu Sinsay, bo jest on tutaj 3-krotnie bądź nawet 9-krotnie większy. I to będzie właśnie 29 maja. Myślę, że sama powinnam się załapać na ten cashback, bo na trasę jednak potrzebuję jeszcze trochę rzeczy. Ja Was zachęcam do regularnego korzystania z aplikacji Letyshops. Jeżeli jeszcze jej nie macie albo nie jesteście zarejestrowani, to polecam Wam skorzystać z mojego linku. Jest on w opisie w pierwszej linijce. No i mam nadzieję, że uda Wam się dużo zaoszczędzić. A teraz wracamy do zakupów. Szczerze mówiąc, chyba łatwiej mi będzie znaleźć coś fajnego, oversize'owego na dziale damskim. Też poza tym Olek bardziej lubi kupować, zwłaszcza spodnie z działów damskich. Myślę, że to by było całkiem cool, ale teraz muszę znaleźć jakiś fajny pasek do tych spodni. Ej, to jest bezolkowe. Uczuję dziewczyny z rozmiarami XL. Serio, jakby straszna dętka jest w sklepach. Więc słuchajcie, myślę, że wybór paraszutów będzie dużo bezpieczniejszy niż wybór takich spodni. Wiecie, tutaj sobie można ściągnąć gumkę i będzie to wyglądało całkiem git. Tutaj mam taki crop top. Ej, to może być fajne, bo te zakończenia zawsze dodają takie dodatkowe, wiecie, faktury ciuchom XL-ka. To będzie bardzo duży crop top po prostu. Ale do tych paraszutów myślę, że fajnie by pasowało. Dobra, mam opcję. I na przykład bym tutaj poleciała w takie błękitne dodatki. Patrzcie, jak to by cute wyglądało. Czapeczka taka. I dobra, to jest całkiem ciekawe, podoba mi się. Myślę, że to może wyglądać serio cool. Mamy to. Outfit na co dzień? Myślę, że git. Nie jest on jakiś mega też nadprzeciętny, ale miałam też słaby wybór, szczerze mówiąc. I jeszcze może jakieś pierścionki dołożę. Najlepiej takie błękitne, żeby pasowały do outfitu. Może nie jest to błękitne, ale nie oceniajcie mnie, proszę. Pierwszy outfit gotowy był to outfit na co dzień. Teraz polecę z outfitem chyba eleganckim. Elegancki outfit, ale jakie utrudnienie. Tylko dział męski. Kurde, ej, u Poli było identycznie. Dobra, spróbuję zrobić coś jak najciekawszego. Ej, serio, współczuję Wam, chłopy, że macie tak mało eleganckich rzeczy. Koszula, garnitur i spodnie. Nie no. Mi się ogólnie podobają takie, ale co mówisz, że jak papież? Jak dla Olka z typa, nie? Za mało slaj, no, masz rację. Nie śmiej się, Fifi. To jest po prostu stary na wakacjach i teraz każda stylowa elegancka tak wygląda. Wychodzę. Chciałabym w końcu komuś zrobić zarąbistą elegancką stylówkę po prostu. Nie jest kolorowe, ale wiecie, ten materiał to jest totalny OLED i są do tego spodnie. Ogólnie on się w tym udusi. Dobra, ale to jest ogólnie zarąbisty zestaw, słuchajcie. Jakiś chain trzeba dowalić do tego. Okej, mam już podstawę stroju eleganckiego na elegancką okazję outfitu i teraz by się przydało dokupić jakieś dodatki. W ogóle ciekawostka, że tutaj zapłaciłam 380 zł za, wiecie, góra-dół. A w KM-ie na przykład 380 zapłaciłam za już góra-dół, okularki, jakiś naszyjnik, jakieś jeszcze pierścionki, czapkę, torebkę. A tutaj muszę się jeszcze popisać jakimiś dodatkami. Dobra, słuchajcie, patrzcie, jakiego chaina jeszcze znalazłam. Born to be free. Stylizacja na imprezę, no i losujemy. Outfit z czapką. Zaszłam do Stradivariusa, mimo że on ma tutaj takie dziewczęco-romantyczne stylizacje bardziej, to ja tutaj ostatnio znalazłam fajne, o, już je widzę, siateczkowe topy z diamencikami. O, jest jakby obłęd. Zarąbiście to wygląda, jak sobie nakupowałam na trasę koncertową takie właśnie siateczkowe topy. On kosztuje ogólnie 80 zł, więc nie jest jakiś najtańszy, ale myślę, że to naprawdę stworzy całą stylistykę tej...
nada vibe'u właśnie imprezowego w tej stylizacji. No ten pakiet jest w ogóle straszny. Musiałabym kupić tą kurtkę, żeby to miało sens. To ma sens. To pod spodem, czapka, kurtka, slay. I teraz mogę tak naprawdę zrobić ze spodniami białe albo czarne, albo jeansy, ale nie mogą być za eleganckie. O, no chyba, że lecimy klasycznie w paraszuta. Będzie idealnie pasować. I w ogóle kocham to, że ja określam po prostu jakby, czy jest dobrze, nie pytam, czy jest dobrze w jego, tylko czy jest slay. Ale jestem obkupiona. Słuchajcie, wszystkie trzy stylizacje mam już ze sobą i teraz lecimy pokazać wszystkie Olkowi, no i oczywiście jury. Kochani, jest już ze mną Olek, mam dla ciebie, słuchaj, kochani, Olki, pierwszą stylizację, jest to stylizacja na co dzień, jest z nami też jury, która będzie oceniać wszystkie outfity i w zależności od tego, który ocenicie najlepiej, prawdopodobieństwo tego, że Olek wylosuje ten outfit, będzie większe po prostu, bo odrzucę wasz głos do puli, więc Oluś, masz tutaj outfit. Dziękuję bardzo. I lec się przebieraj. Lecę się przebieram. Pierwsza rzecz, czapka. Ej, chyba nikt nigdy nie widział mnie tutaj w czapce z daszkiem, więc nigdy nie miałem na sobie takiej koszulki, ale widzę, że ona jest też trochę luźna, więc będzie ciekawie. Spodnie, które przymierzałem wiele razy i wyglądam w nich fatalnie i mogą być trochę za duże, ale dobra, są ściągacze, będzie dobrze. Taka torebka, o Boże, ej, Hania mega zaszalała. Naszyjnik, pierścionki oraz okulary, także przebieram się i zaraz mnie widzicie. Dobra, Olek, chodź się pokaż. Oh my god! Ej, szczerze? Pasuje to do Olka. Nie, teraz przypomniało mi się, że zapomniałem pierścionków, ale były do tego jeszcze takie dwa bardzo ładne, duże pierścionki. Ej, jak fajnie w połączeniu białego z baby blue, bardzo mi się podoba. Yes. Na Olku jedyny minus, to spodnie są tak ogromne, że musiałem związać je z tą gumką, ale to taki drobiazg, więc jakby, ale spodnie ale strasznie są... fajne. Ej, ja nie mam pojęcia, jakie tu mogło być utrudnienie, właśnie chciałam powiedzieć, że nie widać tego utrudnienia. Dziecięcy dział. To nie jest dziecięcy. Nie. Cała stylówka miała być w rozmiarze XL. Serio? Tak. To jest XL? I koszulka jest XL? Musiałam kupić po prostu za duże rzeczy, więc kierowałam się tym, żeby jednak mimo wszystko było ok, więc wybrałam tutaj crop top, paraszuty, żeby nie było tego tak widać. I wygląda naprawdę zarąbiście. Ej, nice! Ta torebka wcale nie jest XXL. Ja mam do ciebie pytanie. No? Czy ty byś się tak ubrał? Raczej nie, ale wydaje mi się, że... Ale to jest odcinek ze zmiany stylu. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że... No, ale chciałam zapytać, bo... Fajnie jest zobaczyć siebie w takim trochę innym wydaniu. A tak to w sumie reszta oprócz czapki z daszkiem to mi pasuje. Ja dałam 8 na 10, ponieważ bardzo mi się podoba ta stylizacja, ale wiadomo, zawsze mogło być lepiej, ale jest naprawdę bardzo dobrze. No i Pola pewnie da 2 na 10. Nie, właśnie ja stwierdziłam, że podejdę do tego trochę inaczej i nie będę tego oceniać, jak mi się podoba ta stylowa, tylko jak mi się podoba na Olku, czy do niego pasuje, więc w tym przypadku dałam 7. I jest ładnie, jesteś w porządku. Ja ci dałem nieskończoność. Żartuję, nie, no 8. 8, słuchaj, dlatego, że mi się podoba, ale zawsze może być lepiej i sam to z chęcią przymierzył. I jestem ciekawy, co? Że ty byś przymierzył tą stylowę? No. Ej, oglądajcie odcinek do końca, żeby zobaczyć Dominika. To musi się stać. Dobra, Oluś, ja ci dałam 7. Mi się bardzo podoba to połączenie kolorów, przede wszystkim, że jest to takie spójne. I gdyby te spodnie nie były za duże, uważam, że byłby to mega slay outfit. Dlatego 7. 8,5 daje, bo jednak mimo utrudnienia bardzo dobry jest ten outfit. Nie widać, że to jest XL i bardzo mi się podobasz w tym kolorach. Jest bardzo dobry początek, Hania, w ogóle. Cieszę się, no dobra, to skoro jest taki dobry początek, zobaczmy, czy będzie mi również szło dobrze. Lecę też drugi outfit. Dostałem kolejną stylówkę, tym razem elegancką, więc tym bardziej jestem ciekawy, co Hania dla mnie wybrała, bo jak wszyscy wiemy, rzadko noszę eleganckie ubrania. Strasznie mało rzeczy, co to jest? Czy to jest sukienka? Nie, to nie jest sukienka. Nie, to jest marynarka taka, okej, marynarka. Ej, już się wystraszyłem, że Hania dała mi sukienkę, to był drama. Spodnie jakieś eleganckie. Ej, nigdy nie miałem na sobie chyba takich spodni. One są jeszcze takie ala jedwab, takie ala jedwabne. I do tego mamy zestaw naszyjników, takie perełki i łańcuch. Także nie mogę się doczekać i przebieram się w tym momencie. Dobra, Oluś, dawaj se outfitem eleganckim. O! Wyglądasz jak projektant mody dosłownie. Trochę taki strój do sumo, jakiegoś judo. To jest piżama. Wydaje taki azjatycki vibe. Tak, azjatycki vibe, tak. No, ale taki bogaty azjata, nie? Tak, taki ładny azjatycki, taki wiesz, punkt. Kinda piżama, kinda sumo. Elegancki outfit, ale on nie jest taki basicowy, tylko jest jakby, wiesz, właśnie taki ale... w innym stylu. Julita, za to cię właśnie lubię, za dobry gust. Ale na pewno lepszy niż moje. Według mnie to jest totalnie coś pasującego do Olka, coś takiego też odważniejszego w ogóle. A co ty powiesz, Olek? Ja jestem bardzo ciekawy, jakie było utrudnienie przy tej stylizacji, bo ubierając się w tą stylizację sam nie miałem pojęcia. Jak zobaczyłam dół spodni, to są takie
fajne, proste, opierają się na bucie. Kurde, podoba mi się, I like that. Tylko wyobraź sobie, że właśnie Olek idzie w tym na event jakiś właśnie elegancki. I w Saint Laurent. Bardzo chcę znać utrudnienie. Utrudnienie, słuchajcie, to było, nie uwierzycie, jakby serio, ale utrudnienie to było tylko dział męski. To jest dział damskiego? Dobra, ja muszę to przymierzyć w takim razie. Ja daję 10 i ja daję jako pierwsza, bo dla mnie to jest tak piękne, tak do ciebie pasuje i tak podkreśla taką klasę, że jak będę miała jakiś event, to idziesz jako mój chłopak. 50 na 50, więc daję piątkę. Nie jestem przekonana, nie jest źle, ale też nie urzekło mnie to jakoś bardzo mocno. I tu się zaskoczycie, ale ja daję 9,5, bo generalnie jestem w stanie stwierdzić, że nawet ja bym to ubrała. Co? Tak, totalnie byś pasowała. Totalnie, gdybym szła na taki elegancki event właśnie jakiejś, nie wiem, eleganckiej marki kosmetycznej czy coś, to byłabym w stanie na pewno to ubrać, bo jednak to nie jest jakieś obcisłe, fajne są te spodnie, no opierają się na punktach, są eleganckie. Ale ma coś takiego w sobie niecodziennego. Dałbym tutaj bardzo niską ocenę, gdyby nie to, że rzeczywiście doceniam to, że jest jakiś nowy nurt w elegancji. Ale jakoś jeszcze nie, wiesz, to nie jest jakieś okropne, ale po prostu jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ta marynarka, czy jeżeli to tak mogę nazwać, wygląda jak szlafrok po prostu, więc daję 6,5. 6,5, okay. Dla mnie to wygląda jak piżama, ale na tobie wygląda dobrze w sumie. 9. Tak. Olek, a chciałbyś go wylosować? Na pewno bardziej niż ten poprzedni, ale nie wiem jeszcze jaki będzie trzeci outfit, więc nie mówię hop i nie zobaczy. Mam dla ciebie trzeci outfit. Przyznam, że jest to no, chyba mój ulubiony, mimo że miałam z nim mega ciężko. Dzień, idę się przebierać. Był elegancki teraz na imprezy. Jestem ciekawy, czy będą dużo się różniły, bo jednak to jest bardziej styl, który ja noszę na imprezy niż na pewno pierwsza stylizacja. Ale oj, widzę, że Hania zaszalała z kolorem tutaj, ale zaczynamy od czegoś czarnego. I są to, o, kolejne paraszuty, tylko tym razem czarne i trochę z innego materiału. Następnie mamy tego bucketa różowy, tak jak mówiłem, idziemy w kolor. Następną rzeczą jest, ej, nigdy nie miałem czegoś takiego na sobie. Jestem ciekawy, jak będę w tym wyglądał, bo nie za często odkrywam dużo swojego ciała. I na koniec mam do tego różową, skórzaną, krótką kurtkę. Także z dodatków to tyle. Ubieram się i widzimy się zaraz. O Boże, ale przepraszam. Ta czapka jednak nie jest moim ulubionym outfitem. Myślałem, że będę wyglądał w tym lepiej, jak wypakowywałem ten outfit z reklamówki, ale overall są tutaj rzeczy, które mi się naprawdę bardzo podobają. I jest to pewnie to pod spodem najbardziej. Nie, akurat nie? Ta kurtka i spodnie mi się mega podobają. Ze wszelką, bo są pierwsze paraszuty, które przymierzyłem i mi się serio podobają. To są moje ulubione ze Strali właśnie. 6, bo mi najmniej, tak szczerze. Tamte były lepsze. Ten pierwszy mi się bardziej nie podobał nawet od tego. Pierwszy bardziej niż ten? Bo lepiej pasował według mnie do Olka. Tak, ale to oczywiście moja opinia, tylko no a tamty przedostatni, to kurde, to wiesz, to by się oglądał. Boys, a ja daję 4. Kochana, to jest to, co ja mówię, że te rzeczy mi się podobają osobno, ale jakby razem i ten kapelusz psuje mi to po prostu. I'm sorry. Ładne rzeczy, ale nie razem. 8. Mi ogólnie wszystkie te outfity 3 bardzo się podobają. Bo jest różowe, rozumiemy. Tak, to też przez to. Ja w ogóle chciałam sama kupić sobie tą kurtkę. Jedyne, za co odjęłam punkt, to faktycznie krój tej czapki, który według mnie strasznie spłaszcza ci głowę. I jakby... No to mi nie siedzi, ale cały outfit jak najbardziej. Ja, proszę Państwa, daję 2. Mi... No... Mordzia. Nie oszukujmy. Dobra, ciebie akurat rozumiem. Nie podoba mi się to. Absolutnie 2 jest za spodnie. I każda rzecz z osobna, poza kurtką i czapką, jest w porządku, ale... Jestem słabą stylistką, rozumiem. Hania, oni mają jakiś dziwny styl, ja po prostu... Po prostu inny. Albo ty masz dziwny styl, Julita. Co? Ale co ty to wybrałaś? Ale Julita, czekaj, pytanie. Czy ty byś ubrała wszystkie te rzeczy razem, oprócz czapki? Tak. Taką stylówkę oprócz czapki jak najbardziej. Ja uważam, że ta stylówka jest na tym samym poziomie co pierwsza, tylko odejmuję pół punkta za czapkę, bo jest beznadziejna. Dobra, słuchajcie, tą stylówkę oceniliście najgorzej. Na drugim miejscu była stylówka pierwsza na co dzień i na pierwszym miejscu wylądowała stylówka na elegancko, czyli druga, czyli ona dostaje dodatkowy głos do puli. Robimy losowanie, która stylówka u ciebie zostaje, a ty, Dominik, musisz się przebrać. Dobra. Okej, przygotowałam los. Jest tu jeden dodatkowy na stylówkę najwyżej ocenianą. Zobaczymy, którą najbardziej chcesz wylosować? Chyba trzecią. Mimo wszystko tam jest najwięcej rzeczy, które wiem, że ubiorę na co dzień, bo ta druga mimo wszystko, że jest piękna i ubrałbym ją rzeczywiście na jakiś taki fancy event, to takie zdarzają się mimo wszystko rzadko i by tylko leżało w mojej szafie, ale niech zdam się na los. Zobaczymy, czy szczęście ci dopisze. Dobra, mam. Olek zdobywa stylówkę trzecią! Yeah! Let's go!
Let's go! I dodatkową nagrodą dla was, widzowie, jest to, że zobaczycie Dominika w pięknych ciuszkach. Chodź, Dominik! Let's go! Let's go! Czuję się trochę kobieco. Nie mówisz źle, w sensie właśnie, że dobrze i aż mi się dziwi. Ale jak się od razu, kurde, ruszasz tego? Tak, jest brzucha, tylko nie umiem. Widzimy się za tydzień o 17.